moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd nowości kosmetycznych. Zobaczymy, co dzieje się na rynku kosmetycznym. Widziałam, że zaczęły się pojawiać już spoilery kolekcji świątecznych, zestawów świątecznych, ale myślę, że ten temat zostawię dzisiaj w spokoju i zajmiemy się takimi standardowymi nowościami kosmetycznymi. Jeśli chodzi o zestawy świąteczne, to w zeszłym roku nagrywałam przegląd zestawów z Sephory i w tym roku też taki przegląd chcę dla Was nagrać. Będąc jeszcze na chwilę w temacie Sephory, są już spoilery kalendarza adwentowego Sephora Favorites. Ja go kupuję co roku, 3 razy pod rząd go kupiłam i byłam zawsze z niego zadowolona. Co prawda w zeszłym roku troszeczkę narzekałam, że z roku na rok on jest droższy o 100 zł. Mam nadzieję, że w tym roku no nie będzie aż tak drogi, no bo w zeszłym roku kosztował 499, jeżeli by w tym roku kosztował 599, no to już ta cena no jest naprawdę wysoka jak za kalendarz, ale pomijając cenę, myślę, że zawartość tych kalendarzy była naprawdę rewelacyjna, ja byłam co roku z nich zadowolona i kupowałam je w ciemno. Nigdy nie sprawdzałam, wiadomo, że jak zamawiałam, no to widziałam to zdjęcie z zawartością, ale nie wczytywałam się i zawsze byłam zadowolona z tego, co ja w tym kalendarzu znalazłam. Cena jest dosyć wysoka, ale w mojej ocenie jest to jeden z fajniejszych kalendarzy kosmetycznych, także może warto troszeczkę więcej zapłacić i kupić sobie konkretny kalendarz, niż na przykład kupić sobie 2 czy 3 tańsze i żeby ta zawartość była średnia. W tamtym roku planowałam dla Was nagrać otwieranie tego kalendarza z Sephory, niestety mi się to nie udało, ale w tym roku mam nadzieję, że mi się to uda, że czasowo się z tym wyrobię, bo ja nie kupuję tego kalendarza po to, żeby w grudniu otwierać codziennie jedno okienko, tylko od razu otwieram wszystko naraz i od razu sobie te kosmetyki testuję. Przechodząc już do nowości, na polskim rynku pojawiło się bardzo dużo fajnych, ciekawych kosmetyków. Zaczniemy sobie od marki Soraya i serii ProBio. Jest to ProBio oraz ProBio Makeup, także pielęgnacja i makijaż. Ja się skupię dzisiaj na makijażu i mamy tutaj po pierwsze prebiotyczną nawilżającą bazę pod makijaż, 97% składników pochodzenia naturalnego. Zdjęcia będą Wam się wyświetlały tutaj. Jest to baza z pipetą i wygląda na taką dosyć mleczną, więc może warto się zainteresować. Jeśli chodzi o tą bazę, to nie wiem, czy ją kupię, zastanawiam się, ale co do drugiego produktu, czyli co do podkładu, to na pewno go kupię i na pewno test będzie na moim kanale. Jest to prebiotyczny podkład kryjący, mamy 3 odcienie, ochrona mikrobiomu, 96% składników pochodzenia naturalnego. Jeśli chodzi o moją przygodę z podkładami Soraya, to chyba nigdy się na żadnym jakoś mocno nie zawiodłam. Nie są może one wybitne, ale jak za cenę kilkanaście złotych, bo są to podkłady zazwyczaj bardzo tanie, to ta jakość jest fajna, więc test podkładu ProBio Makeup będzie na moim kanale. Dalej sobie przechodzimy do Belle Hypoallergenic i tutaj mamy kolekcję Be Free. W kolekcji mamy 3 produkty. Po pierwsze paleta do twarzy i oczu. Wygląda jak paleta do twarzy, ale napisane jest, że można jej używać również do oczu. W palecie mamy bronzer, róż oraz 2 rozświetlacze. Jeden bardziej szampański, drugi bardziej różowy. Mamy również bazę i jest to nawilżająca baza w kolorze żółtym, miodowym. Oraz tusz do rzęs, więc ta kolekcja jest taka bardzo mała. Weszłam sobie na stronę Hebe, żeby zobaczyć, jakie są ceny kosmetyków z tej kolekcji. No i na przykład ta paletka kosztuje w cenie regularnej 50 zł, więc jak za 4 kolory i jak za markę Belle, to myślę, że jest to drogi produkt, ale z drugiej strony jest na przykład teraz w promocji za 29,99. Ja myślę, że się nie zainteresuję. Przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu kolekcje Belle czy Belle Hypoallergenic jakoś mocno mnie nie porywają, nie mam ochoty od razu lecieć do sklepu i kupić. Myślę, że te kosmetyki po prostu się zaczynają coraz mocniej powtarzać. Są to bardzo podobne produkty jak powiedzmy 2-3 kolekcje temu. Nie ma tutaj nic odkrywczego i te ceny też widzę, że są dosyć wysokie jak na markę Belle. Jeśli chodzi o markę Belle, to mamy początek miesiąca, więc powinna się pojawić w Biedronce nowa kolekcja, bo od jakiegoś czasu te kolekcje wychodzą co miesiąc, ale nie ma żadnej informacji na Instagramie i nie ma żadnych zdjęć ze sklepów, więc możliwe, że Belle zrobiło sobie w tym miesiącu przerwę od nowości i powiem Wam, że byłby to naprawdę dobry krok, dlatego że mam wrażenie, że przez to, że te kolekcje wychodzą co miesiąc i jest tego za dużo, no to wiecie, no to zainteresowanie troszeczkę jakby zmalało. Te kosmetyki też się cały czas powtarzają, są tam troszeczkę zmienione, troszeczkę inne, ale jednak no, mamy bardzo podobne błyszczyki, bardzo podobne bronzery czy pudry. No i konsument no, nie chce po prostu kupować kolejnego, piątego, tego samego pudru. Takie jest osobiście moje zdanie, lubię markę Belle, ale myślę, że jakby wypuszczali kolekcję co 2 miesiące, to by im wyszło na dobre. Przechodzimy sobie do kolejnych nowości, marka Kobo i tutaj kolekcja Natural Beauty we współpracy z Miss Polonią. Kolekcja jest całkiem duża, bo mamy tutaj paletę cieni, mamy rozświetlacz, puder brązujący, błyszczyki,
chyba jedną pomadkę oraz tusz do rzęs. Wszystko wygląda bardzo prosto, a zarazem elegancko. Ceny nie są za niskie jak na drogerię, ale oczywiście będzie można na pewno za jakiś czas te produkty upolować w promocji. I myślę, że jeżeli ja się tą kolekcją zainteresuję, to właśnie poczekam na jakąś promocję. Kolejne nowości to marka Bielenda i tutaj jestem bardzo ciekawa i powiem Wam, że najchętniej przetestowałabym trzy te produkty. Są to Boost Me Up Color Drops, czyli bazy, miksery do podkładów, które mogą nam również służyć jako produkty na mokro do twarzy. I mamy tutaj bazę upiększającą do twarzy, płynny róż, cień do powiek, pomadka. Mamy bazę rozjaśniającą do podkładu, booster podkładu, krem BB Corrector oraz bazę przyciemniającą do podkładu, booster podkładu, bronzer, kontur. Mają być to produkty trzy w jednym i z jednej strony nie są to kosmetyki odkrywcze, bo są już przyciemniacze do podkładów, są rozświetlacze w płynie, są róże w płynie i można powiedzieć, że takich produktów można użyć jako mikserów do podkładu, jako pomadek, jako cieni do powiek, ale to nie zmienia faktu, że chętnie te produkty kupię i przetestuję. Jestem ciekawa, jak się sprawdzą w takiej formie trzy w jednym, czy będą fajnie się łączyły z podkładami, czy będą fajnie pracowały na skórze, czy będą trwałe, zastygające. Także test tych nowości będzie u mnie na kanale. Nie wiem, czy nie kupię trzech tych produktów i nie zrobię oddzielnego testu, a jeżeli nie, to po prostu wrzucę je z innymi nowościami drogeryjnymi, no i sprawdzimy, czy są fajne, czy nie fajne. Dalej MAC Eveline Cosmetics i dwie nowości. Po pierwsze puder sypki Wonder Match Translucent Loose Setting Powder z ametystowym pyłkiem. No i mam wrażenie, że jeśli chodzi o pudry, to Eveline wypuszcza ich za dużo. Troszeczkę się powtarza, no nie wiem, czy to będzie coś odkrywczego, coś wartego zakupu. Tym bardziej, że ten puder kosztuje prawie 60 zł w cenie regularnej. A drugi produkt to mydełko do brwi. No jeśli chodzi o to mydełko, to też nie do końca jest to dobry pomysł. Dlatego, że mydełek w drogeriach jest mnóstwo i to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, mam wrażenie, że trend na mydełko do brwi troszeczkę odchodzi w zapomnienie. Więc no nie wiem, czy będzie jakoś dużo klientów, dużo chętnych, żeby to mydełko kupić. Jeśli chodzi o mnie, mydełko do brwi odpada, bo ja mydełek nie lubię, nie używam, nie podoba mi się ten efekt. Dla mnie jest zbyt przerysowany, zbyt mocny. A co do pudru z pyłkiem ametystowym, no to jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, czy to będzie coś odkrywczego, ale w cenie regularnej na pewno nie kupię. Jeżeli trafię na jakieś fajnej promce, to może się zdecyduję. Kolejne nowości to marka Hea, no i tutaj mamy róże w kremie. Ja sobie już jeden z tych róży kupiłam i wzięłam sobie kolorek Cheeky, bo chyba był tylko jeden dostępny na kokolicie. Ogólnie mamy trzy kolory. No i zobaczymy, niedługo nagram test nowości drogeryjnych, przetestujemy te róże i sprawdzimy, czy są warte uwagi. Co do tych trzech kolorów, to powiem Wam, że każdy z nich mi się podoba. Zastanawiałam się, czy nie kupić sobie pozostałych dwóch, jeżeli ten, który mam, mi się sprawdzi. Ale myślę, że jednak tego nie zrobię, dlatego że idzie jesień i ja już widzę po sobie, że używam częściej produktów pudrowych, troszeczkę kosmetyki kremowe odchodzą w odstawkę, no i pewnie wrócą na wiosnę, bo wtedy bardzo lubię ten mokry efekt, ale w okresie jesienno-zimowym mój makijaż się troszkę zmienia i myślę, że tych kremowych produktów po prostu często używać nie będę, także trzy róże od Hea mi są niepotrzebne, będę miała jeden, sprawdzimy. Zobaczymy, czy jest fajny, czy nie fajny. Dalej marka Claresa i ogrom nowości. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby wypuszczać aż tyle wszystkiego naraz, bo z jednej strony każdy znajdzie coś dla siebie, ale z drugiej strony, no to nie jest taka, wiecie, super zachęcająca premiera, kiedy każdy czeka na jakąś jedną paletę, no bo tutaj mamy kilka palet dziesiątek, kilka palet kwadratowych, tam chyba jest po 12 cieni, nie wiem, jak to jest z tym rozkładem. Dziesiątki wyglądają tak jak paleta od Claudie Cukier Puder. Mamy kilka podkładów, dosłownie kilka, 4 albo 5. Mamy pojedyncze produkty do twarzy, produkty do oczu, mamy paletki do konturowania, także nie wiadomo, na czym oko zawiesić, na czym się skupić, co przetestować. Jeśli o mnie chodzi, to zastanawiam się nad zakupem podkładu Liquid Perfection. Ma być to produkt 2 w 1, połączenie podkładu i korektora oraz nad paletką do konturowania, ale nie są to kosmetyki, po które już teraz polecę i kupię. Przy okazji, jak będę zamawiała coś na stronie Hebe, to wrzucę do koszyka, no ale nie porwały mnie te nowości. Powiem Wam szczerze, że chyba dlatego, że właśnie jest tego za dużo i nie wiadomo, na czym się dokładnie skupić, na co patrzeć, no bo tych palet naprawdę wyszło chyba z 8, więc ciężko jest powiedzieć, czy to jest dobry pomysł, żeby wypuszczać aż tak dużo nowości naraz. Fajniej by było chyba, jak byłoby to troszeczkę jednak rozłożone w czasie. Dalej marka Liren i mamy tutaj nowy podkład My Master, wysoko kryjący podkład odmładzający. No i powiem Wam, że może się skuszę, nie wiem jeszcze czy na 100%, ale jeśli chodzi o podkłady Liren, to chyba dawno nic nie testowałam. I druga nowość od Liren są to bazy z serii It's a Match. Wyszedł jakiś czas temu podkład It's a Match, a tutaj mamy bazy Matte Match oraz Glow Match.
czyli baza matująca i rozświetlająca. Kilka miesięcy temu pewnie powiedziałabym Wam, że na pewno te bazy przetestuję, bo ja bardzo dużo baz testowałam, lubiłam ten krok w makijażu, ale powiem Wam, że od kiedy zmieniłam troszeczkę pielęgnację, zmieniłam podejście do pielęgnacji i kroki pielęgnacyjne, zaczęłam troszeczkę od baz odchodzić, używam tylko raz na jakiś czas, bardziej na większe wyjścia, kiedy potrzebuję trwałości, a na co dzień po bazie nie sięgam, nie używam ich, mam na ten moment kilka sztuk, jakąś matującą, odświeżającą, utrwalającą, taką bardziej rozświetlającą i to mi wystarczy, więc raczej te bazy z Liren sobie odpuszczę. Dwie nowości pielęgnacyjne polskich marek, mamy tutaj markę Recibo i serum z witaminą C Hey Day. Jeśli chodzi o to serum, to powiem Wam, że troszeczkę mnie kusi, bo ostatnio dużo czytam o witaminie C, ale z drugiej strony mam tyle tego typu produktów do testów, że muszę chyba odpuścić na jakiś czas. Ostatnio w ogóle myślałam o marce Recibo, zastanawiam się, czy nie przetestować więcej ich produktów, bo w sumie tej marki za bardzo nie znam. Druga pielęgnacyjna nowość to Basic Lab i mamy tutaj emulsyjne serum z 0,5% czystym retinolem, witaminą C, CBD oraz koenzymem Q10. Ja to serum mam, ale jeszcze go nie testuję. Myślę, że zacznę testy w połowie października, bo na razie jeszcze używam kwasów. Chcę kwasy odstawić, odczekać mniej więcej 2 tygodnie i dopiero zacząć retinol. Zanim przejdziemy do nowości perfumeryjnych, to zapomniałam Wam wspomnieć o dwóch nowościach z Glam Shopu. Mamy podkład upiększacz oraz puder Voalka. Puder ma być satynowy, no taki właśnie delikatny, lekko rozświetlający, a jeśli chodzi o podkład, ma być lekki, ma być właśnie upiększający. I tutaj pytanie do Was, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie u mnie na kanale zobaczyć test tych nowości z Glam Shopu, czy może jednak, no nie jest to dla Was nic specjalnego. Powiem Wam, że jeśli chodzi o puder, no to tak pół na pół, bo fajnych pudrów mam dużo, ale co do podkładu jestem bardzo ciekawa, bo ja takie podkłady lubię. Przechodzimy sobie do zagranicznych nowości i powiem Wam, że w tym miesiącu jest mnóstwo ciekawych produktów, ciekawych kolekcji. Jak nagrywam dla Was takie filmy, to wybieram najciekawsze kosmetyki, żeby ten film nie trwał bardzo długo, ale tym razem tych zagranicznych nowości, które mnie interesują, jest naprawdę ogrom. Zaczynamy od Fenty Beauty i mamy tutaj błyszczyk Gloss Bomb Eyes. Jest to gorąca nowość, która dosłownie przed chwilą pokazała się na Instagramie. No i powiem Wam, że po tym jak ostatnio testowałam taki chłodzący balsam z Huda, to jestem ciekawa tego błyszczyku z Fenty, myślę, że go sobie kupię. Druga nowość to rozświetlacz w płynie Easy Drop. No i powiem Wam, że też mnie kusi, bo może być to coś takiego jak Dior. Diora bardzo lubię, raz na jakiś czas mieszam z podkładami, ale zazwyczaj używam po prostu solo na kościach policzkowych i lubię ten efekt mokrego rozświetlacza. Ten rozświetlacz zastyga, więc gdyby ten z Fenty zastygał, gdyby po prostu podobnie działał i wyglądał podobnie, no to mógłby być zamiennikiem Diora, bo jak wiadomo, Diora jakiś czas temu wycofali. Także zobaczymy. Dostępne mamy na stronie polskiej Sephory 4 odcienie. Będąc w temacie Fenty, na chwilę przejdziemy do Fenty Skin i mamy tutaj Fat Water wersja Milky. I ten produkt również mnie bardzo ciekawi, chociaż mam mnóstwo tego typu toników, bo ostatnio testuję sporo takich produktów, no to jednak ten Fat Water troszkę mi z tyłu głowy siedzi, bo mam tą klasyczną wersję, już ją kończę. No i powiem Wam, że jestem ciekawa, jak ta wersja Milky ma się do tej oryginalnej, więc może za jakiś czas sobie kupię, na razie odpuszczam, bo mam po prostu dużo takich toników. No i mamy jeszcze drugą nowość i jest to mydełko. Mydełko do mycia ciała i twarzy, które kosztuje na Sephorze chyba ponad 5 dyszek. Także jak za mydło jest to dużo, myślę, że na pewno nie kupię. Ale ogólnie ciekawi mnie, jaki był zamysł tego, żeby stworzyć mydełko. Ja wiem, że sporo osób używa mydeł do twarzy, no ale mydeł po kilka złotych, a nie po kilkadziesiąt. Chociaż wiecie, no to jest Fenty, ma swoich zwolenników i myślę, że klienci na to mydło również się znajdą. Do tego mydełka możemy sobie kupić też podstawkę z logo Fenty Skin, która kosztuje 5 dych. Także znowu troszkę to wszystko naciągane. No przejdźmy sobie dalej, nie jest to nic odkrywczego, nic ciekawego. Kolejna nowość jest od Too Faced i tutaj mamy już kolekcje świąteczne, ale to sobie pominiemy. I mamy nową paletę Better Than Chocolate. Jakiś czas temu czekoladki zostały wycofane. I teraz pojawiła się, powiedzmy, nowa, lepsza, ulepszona wersja takiej czekoladki. I powiem Wam, że plusem jest to, że ta paleta kosztuje chyba 215 zł w cenie regularnej, a pamiętam, że czekoladki kosztowały coś koło 300 albo nawet ponad 300. A wygląda ona tak samo jak klasyczna czekoladka, także to jest plus, że ta paleta jest dużo tańsza. No powiem szczerze, że troszkę mnie kusi, zastanawiam się, bo ta cena jest kusząca, a z drugiej strony nigdy czekoladki nie miałam, a zawsze chciałam sobie kupić. Dalej kolekcja Nataszy Denony My Dream i tutaj mamy kilka kosmetyków. Po pierwsze paleta cieni i jest to chyba ta wersja midi. Paleta do twarzy z trzema produktami i powiem Wam, że ona mnie kusi najbardziej i gdybym miała kupić jeden produkt z tej kolekcji, to byłaby to właśnie ta paletka.
Mamy jeszcze konturówki, pomadki oraz błyszczyki. Nie wiem, czy to będą pojedyncze kolory, czy będą jeszcze jakieś inne wersje kolorystyczne. Ogólnie ta kolekcja mi się podoba, ale jak mówię, najbardziej jestem ciekawa palety do twarzy. Dalej paleta Natasha Denona Mini Bronze. No i powiem Wam, że mam tą dużą paletkę brąz i chyba gdyby była teraz dostępna wersja mini, to wzięłabym mini. Dlatego, że ta duża paleta no jest bardzo, bardzo ciepła, a ja za często takich mocno ciepłych makijaży nie robię. Zazwyczaj używam pojedynczych cieni z tej paletki. A jeżeli chodzi o takie pełne makijaże tą paletą, no to jest bardzo sporadyczna sytuacja. Więc ogólnie cienie Natasha Denon są rewelacyjne, fenomenalna jakość, ale no nie do końca wykorzystuję tą paletę na 100% tak jakbym chciała, więc gdybym miała się teraz zdecydować, to raczej wzięłabym tą mini, bardzo ładnie wygląda, więc gdybym miała Wam powiedzieć, czy od razu kupić dużą paletę brąz, czy celować w tą mini, to raczej powiedziałabym, że na próbę kupcie sobie mini, naprawdę bardzo ładna mała paletka. Dalej przechodzimy sobie do Huda Beauty i tutaj mamy kolekcję Love Fest we współpracy z Kajali. I w tej kolekcji mamy po pierwsze paletkę 9, którą mam i będę z Wami ją testować na kanale. Mamy zestaw 4 produktów do ust, 2 błyszczyki, a raczej balsamy Silk Balm w nowych kolorach i 2 pomadki matowe i ten zestaw również mam. Mamy tusz do rzęs, on jest chyba czarny, tylko po prostu w nowym, takim burgundowym opakowaniu. Mamy brązowy eyeliner oraz 2 róże w kremie. I powiem Wam, że tych róży jestem ciekawa, na razie nie ma ich na polskiej Sephorze, ale może jak się pojawią i będzie jakaś fajna promka na Black Friday, to się na którejś skuszę. Ogólnie myślę, że kolekcja nie jest jakaś super odkrywcza, jest to trochę powtórka z rozrywki, ale z drugiej strony te kolory, te opakowania, ten cały zamysł, to wszystko kojarzy mi się troszeczkę z nadchodzącą jesienią, te wiśniowe klimaty, więc myślę, że ta kolekcja fajnie się po prostu w ten czas wpasowała. No nie jest brzydka, trzeba przyznać, że to wszystko bardzo ładnie wygląda i jest bardzo spójne. Dalej jeden produkt od Wishful, czyli marki pielęgnacyjnej Huda i jest to maseczka nocna Pillowgasm. Jakoś bardzo mnie nie interesuje, powiem Wam, że ta marka jest taka mocno instagramowa, taka troszkę przekoloryzowana, przebajeżona. Jest to takie troszkę przebajeżone, kolorowe, różne żelowe formuły, tekstury, brokaty, więc niby jest to ciekawe, bije po oczach, ale z drugiej strony, no ta marka nie kojarzy mi się z taką prawdziwą, świadomą pielęgnacją. Także tą maseczkę pewnie odpuszczę. Przechodzimy sobie do Tarte i mamy tutaj fajną, małą paletkę 6, bardzo mi się ta paleta podoba. Gdyby nie to, że mam dosyć dużo palet, to może bym się zdecydowała, bo ta kolorystyka bardzo do mnie przemawia. No i mamy drugą paletę i ta już mnie naprawdę mocno kusi. Jest to paletka, która ma w sobie 24 cienie. Jakiś czas temu pojawiła się taka paletka z 28 cieniami i była to dokładnie paleta Tartlet Full Bloom. Ja tą paletą dzisiaj robiłam makijaż i powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona. I szczerze zastanawiam się, czy nie kupić sobie tej 24, jak się pojawi na stronie Sephory, bo mam nadzieję, że się pojawi, bo te kolory są całkowicie inne niż w przypadku tej paletki Tartlet. Tamte są takie, wiecie, dzienne, delikatne, troszeczkę róży, troszeczkę brzoskwini, trochę brązu, a tutaj te kolory są jednak zróżnicowane i ta paletka kojarzy mi się bardzo mocno z jesienią. Takie bardzo jesienne odcienie. Także myślę, że na tą paletkę raczej się skuszę. Ciekawa jestem, jaka będzie cena, bo jeśli chodzi o paletę Tartlet Full Bloom, to cena była rewelacyjna, biorąc pod uwagę ilość cieni. Jeżeli tutaj będzie podobnie, no to kupię tą paletę i oczywiście test będzie na moim kanale. Dalej nowości od marki Sephora, podkład oraz korektor Best Skin Ever, tylko w wersji Glow, bo mam już podstawową wersję tych produktów. No a tutaj mamy mieć wersje rozświetlające, no i muszę przyznać, że bardzo mnie te kosmetyki interesują. Miałam sobie jakiś czas temu kupić te podstawowe produkty, podkład i korektor, ale w sumie dobrze, że nie kupiłam, że poczekałam, aż wyszły te nowości, bo myślę, że ten podkład przetestuję na pewno. Jeśli chodzi o korektor, to się zastanawiam. Dajcie znać, czy te produkty Was interesują, czy chcielibyście ich test. Do marki Too Faced i do jednego bardzo ciekawego produktu. Jest to korektor z serii Born This Way, ale w wersji Light. I ma być to korektor rozjaśniająco-rozświetlający, coś takiego. No jestem ciekawa, bo powiem Wam, że ostatnio kupiłam sobie ten klasyczny korektor Born This Way w mini wersji i bardzo dobrze mi się sprawdza, naprawdę rewelacyjny produkt. Więc możliwe, że na ten nowy korektor również się skuszę. Fajnie, że Too Faced wchodzi na różne promki, na rabaty, więc można te kosmetyki kupić taniej. Przeskoczymy sobie teraz do Charlotte i mamy korektor Beautiful Skin Radiant Concealer. Marka Charlotte Tilbury niestety bardzo rzadko wchodzi na jakieś promocje, na rabaty, ale zbliża się Black Friday, zbliżają się święta i wtedy Sephora wrzuca rabaty, które obejmują wszystkie marki, więc możliwe, że jak ten korektor będzie w promocji, to się na niego skuszę, bo ostatnio zastanawiałam się, czy nie przetestować więcej kosmetyków Charlotte i troszeczkę się w tą markę nie zagłębić. I drugi produkt od Charlotte, jeśli chodzi o nowość, jest to puder Eye Brush.
i ma być to puder rozjaśniający. I jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi, no bo jednak rozjaśnienie to zazwyczaj jest lekkie odcięcie pod okiem, można z tym łatwo przesadzić. Czasem jest to fajny zabieg, bo taki puder odświeża nam okolice pod okiem i wygląda to naprawdę świetnie, ale z drugiej strony można z tym przesadzić i można po prostu no, rozbielić za mocno tą okolicę i to się wtedy brzydko odcina. Nie wiem, czy ten puder kupię. Powiem Wam, że ten puder od Charlotte, który mam, ta klasyczna wersja, bardzo dobrze mi się sprawdza, no ale z drugiej strony mam dużo pudrów, więc nie wiem. Jeszcze się nad tym zastanowię, jakby co mamy dwie wersje, białą oraz z delikatnym kolorem. Ostatnia nowość w dzisiejszym filmie to Ole Henriksen i krem pod oczy Banana Bright Plus Eye Cream, czyli nowa ulepszona wersja kremu Banana Bright Eye Cream. To jest jeden z moich ulubionych kremów pod oczy. Ja wiem, że on jest bardzo drogi, ale powiem Wam, że jest niesamowicie wydajny. Opakowanie 15 ml starczyło mi na około 8 miesięcy używania codziennie na dzień. Używałam też go kilka razy na noc. Nie żałowałam tego kremu, nakładałam go sporo, a naprawdę miałam go przez ponad 8 miesięcy. Będę chciała na pewno przetestować tą nową wersję. Mam cichą nadzieję, że może będzie ona dostępna w jakimś zestawie świątecznym Ole Henriksen i wtedy byłoby rewelacyjnie, bo takie zestawy wychodzą super cenowo. Jeżeli nie, to myślę, że i tak go sobie kupię, ale poczekam na Black Friday, poczekam na jakieś większe rabaty i wtedy się zdecyduję, no bo jestem po prostu ciekawa, jak ten krem będzie się miał do tej starej wersji. Jakby co polecam, jest to naprawdę rewelacyjny krem. Jeżeli chodzi o przegląd nowości kosmetycznych, to by było na tyle. Jak wspominałam, nie pokazałam Wam wszystkiego. Wybrałam tylko te najciekawsze nowości, dlatego że ten film byłby niesamowicie długi. Jeżeli pominęłam jakieś nowości, które Was interesują, to koniecznie dajcie znać w komentarzach i dajcie też znać testy, których produktów chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zachęcam do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!